tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil. Dzień dobry, Iwona Drzymalska, Smocze Łodzie i Ława. Witam serdecznie na pierwszych regatach Smoczych Łodzi na akwenie Małego Jezioraka w naszym mieście. Zawody zorganizowane przy współfinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Oczywiście głównymi organizatorami to Szkoła Pływacka Orka, Drakens i Ława. Zawody nie odbyłyby się, gdyby nie wsparcie Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Iławskiego Centrum Kultury, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy i tych wszystkich, którzy wspierają nas w momencie, kiedy takiej pomocy potrzebujemy. Zawody odbywają się w Iławie. Jak Państwo będziecie mieli możliwość zobaczyć za chwilę w przepięknej atmosferze, niesamowitej atmosferze, zawodnicy pozytywnie nastawieni, chętni do wspólnego działania, chcą wspólnie spędzić czas. Pomysł na zawody Smoczych Łodzi. Jako drużyna Drakens i Ława sami bierzemy udział w różnego rodzaju zawodach organizowanych dla amatorów, bo taką drużyną właśnie jesteśmy. Postanowiliśmy wykorzystać to, co mamy w naszym mieście. Zatem niesamowite nabrzeże, piękny jeziorak, halę widowiskowo-sportową jako zaplecze i zorganizować tego rodzaju zawody tutaj u nas w mieście. Przybyły do nas drużyny tylko i wyłącznie amatorskie, stąd nazwa FAN. Radość, zabawa, wspólne spędzenie czasu w sposób aktywny, na świeżym powietrzu. Smocze Łodzie to sport dla każdego. Ograniczeniem wiekowym, jeśli chodzi o naszą drużynę, jest tylko osiągnięcie pełnoletności, czyli uzyskanie 18 roku życia w metryce urodzenia. Zawody Smoczych Łodzi u nas odbywają się po raz pierwszy i mamy nadzieję, że przejdą do tradycji naszego miasta i będziemy mogli spotykać się tutaj co roku w tak niesamowitej atmosferze i w tym naszym niesamowitym miejscu. Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic, jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sen. No więc tak, regaty Smoczych Łodzi. Regaty odbywają się na łodziach 10- bądź 20-osobowych. Regaty odbywają się na torze wyznaczonym bojkami. Długość toru 200 metrów. Startują wspólnie trzy osady 10-osobowych łodzi i dwie osady 20-osobowych łodzi. No i wygrywa ta, która będzie pierwsza na mecie, tak jak w każdym sporcie. Meta jest między dwoma czerwonymi bojkami, start jest między dwoma białymi bojkami bądź żółtymi, w zależności kto jak woli, jaki kolor. Powodzenia, tata! Stolter górą! Stolter! Kto wygra? Stolter! Kto wygra? Stolter! 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 Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Zbigniew Dwojga, imion Długowski. Jestem reprezentantem załogi, tutaj nauczycieli. Także oczywiście zwyciężamy, zdobywamy złotego pagaja i złote gacie. I chciałem Państwu powiedzieć, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Łapania za cycki. Hurra! Jesteśmy uczestnikami regat, bo uważamy, że trzeba być aktywnym, trzeba poruszać się i chcemy pokazać my jako Ośrodek Zdrowia, że też uczestniczymy w takich wydarzeniach w Iławie, które są niezbędne po to, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli szczęśliwi. Nie tylko leczenie, ale i profilaktyka. Serdecznie zapraszam i zachęcam do aktywności w ramach sekcji Smocze Łodzie. Dziękuję bardzo. Jesteśmy ze Stolna, Stolter Grubno. Nasza siedziba to kujawsko-pomorskie, firma Stolter. Pływamy od kilkunastu, powiedzmy, lat. Drużyna się bez przerwy zmienia. Są młodzi, wchodzą.
Pływamy, no zależy też kto, bo niektórzy pływają już 2 lata, niektórzy krócej. Mamy różnych zawodników z różnych, że tak powiem, stref czasowych. Niektórzy dłużej, niektórzy krócej trenują. Konkurencja na pewno jest silna, wiadomo. No i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Wszystko, co możemy. Postaramy się i zrobimy wszystko. Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy.